Szanowna Pani, dużo mówiła Pani o ochronie sektora małych i średnich przedsiębiorców. Tutaj jestem. Tu, 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 tu. tu, 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 tu. W kwietniu 2024 roku Parlament Europejski na samym końcu poprzedniej kadencji z niską legitymizacją społeczną przyjął przepisy uniemożli uniemożliwiające płatności gotówką w przypadku transakcji powyżej 10 tysięcy euro. Zakaz wejdzie w życie w 2027 roku. Dodatkowo planowany jest zakaz weryfikacji transakcji indywidualnych powyżej kwoty 3000 euro. Może to wydłużyć czas zakupów i zwiększyć koszty działania firm handlowych. Powyższe regulacje godzą też w wolności obywatelskiej mieszkańców Unii Europejskiej, wprowadzają ograniczenia w kolejną sferę życia i ingerują w sferę prywatności zakupy indywidualne w całej Europie. Jakie jest Pani zdanie o wprowadzeniu zakazów dotyczących transakcji gotówkowych? Jakie zagrożenia widzi Pani w, 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 z, związane z wprowadzeniem cyfrowej waluty i proszę nie mówić, że to nie są Pani kompetencje, bo zakładam, że rozmawiacie z innymi komisarzami zajmującymi się sektorem finansowym w Unii Europejskiej. No chyba, że nie rozmawiacie, no to wtedy jest problem. Thank you. Uh, miss Haneck, I'm sorry, Dziękuję bardzo. Um... Pani Hernik, reszty nazwisko trudno mi wymówić. Jeśli chodzi o przyjęte zasady dotyczące gotówki, to potwierdzę to, co powiedziałam wcześniej. Ludzie mają prawo do korzystania z gotówki. Więc ja zdecydowanie jestem przeciwko zakazowi gotówki. Oczywiście gotówki korzysta się coraz mniej i prowadzenie limitów tego, za co można zapłacić w gotówce, nie dotyczy ograniczenia swobód ym, obywatelskich. Chodzi o. Ym, Kompromis związany z osiąganiem innych ważnych celów, takich jak zwalczanie prania brudnych pieniędzy. Jeżeli ktoś chce zapłacić za daną transakcję w gotówce, to tak naprawdę trudniej jest skontrolować pranie brudnych pieniędzy, a za praniem brudnych pieniędzy kryją się okropne przestępstwa, takie jak przemyt ludzi, wykorzystywanie dzieci, różnego rodzaju przestępstwa związane na przykład z handlem narkotykami. Musimy mieć odpowiednie środki, które nam pozwolą ym, poradzić sobie z ryzykiem prania brudnych pieniędzy, więc dlatego też szukamy kompromisu pomiędzy różnymi celami, które często są ze sobą sprzeczne. Uważam, że rozwiązania, które zostały wypracowane do tej pory są rozsądne. Bo jest ustawodawstwo także gwarantujące dostępu do rachunku bankowego dla każdego obywatelu bez kosztów lub po bardzo niskich kosztach. Jest to niezbędny kompromis, który zapewni nam realizację jednocześnie innych celów. Jeżeli chodzi o cyfrową walutę, to musimy zareagować na trend innowacyjny na rynku. Nie chodzi tu o to, aby zabraniać korzystania z gotówki. Jeżeli ktoś chce korzystać z waluty cyfrowej, to powinniśmy także na to pozwolić. Dziękuję bardzo.